Skracanie ułamków. Co to jest? Jak to możliwe? Weźmy sobie ułamek 6/6. Kreska ułamkowa to nic innego jak dzielenie, czyli 6/6 zatem to 6 podzielone na 6. No, ale jaki jest sens dzielenia dwóch takich samych liczb przez siebie? Weźmy czekoladę. To jest cała jedna czekolada. Jeden to całość. Podzielmy ją teraz na 6 równych części. Zjedzmy sobie dwie kostki. No i mamy problem. Jak teraz zapiszemy, ile czekolady nam zostało? To proste. W postaci ułamka licznik, liczba nad kreską ułamkową, oznacza, ile równych części z całości zostało. Mianownik, liczba pod kreską ułamkową, oznacza, ile części to całość. Czyli mianownik to liczba 6, bo cała czekolada została podzielona na 6 równych części. A licznik to 4, bo tyle nam czekolady zostało. Czyli zapisujemy ułamek 4 szóste ale. Tą samą czekoladę możemy podzielić na 3 równe podwójne kostki. I kiedy zjemy jedną podwójną kostkę zostaną nam dwie. Całość to trzy kostki podwójne, czyli w mianowniku pod kreską ląduje liczba 3. A zostały nam dwie podwójne kostki, zatem dwa ląduje w liczniku, czyli nad kreską. Najpierw podzieliliśmy czekoladę na sześć równych kawałków i zjedliśmy 2. potem tą samą czekoladę podzieliliśmy na 3 równe kawałki, ale dwa razy większe niż poprzednio i zjedliśmy jeden kawałek. Zatem 4 szóste równa się dwóm trzecim. Dlaczego te dwa ułamki są inne, mimo że oznaczają to samo? Bo tak działa skracanie, czyli zapisywanie w najprostszej możliwej postaci. No ale jak to zrobić na papierze? Ułamek 4 szóste podzieliliśmy górę i dół, czyli licznik i mianownik przez 2. Dlaczego? Bo to największa cyfra, przez jaką możemy podzielić i 4 i 6. Teraz skróćmy sobie ułamek 6 6 Największa możliwa liczba, przez jaką możemy to zrobić, czyli podzielić licznik i mianownik. To 6. Co daje nam 1 pierwszą. 1 pierwsza to 1, czyli całość.